Wielce szanowna pani marszałek, panie wojewodo, nowi ministrowie, państwo, przepraszam, ministrowie, koleżanki i koledzy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, a przede wszystkim szanowni państwo. Polska stoi rzeczywiście dzisiaj przed wyborem. Co prawda do tego momentu, jak można sądzić, jeszcze przeszło 10 miesięcy, ale już dzisiaj o tym rozmawiamy, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, iż ta rozmowa, to uświadomienie sobie, o co będzie chodziło w tych najbliższych wyborach, jest bardzo, bardzo ważne. I jest bardzo, bardzo ważne, żeby obywatele naszego kraju, nasi rodacy wiedzieli, o co chodzi. Zdawali sobie sprawę z wagi tej kartki wyborczej, tego skreślenia, którego będą dokonywali na jesieni przyszłego roku. Bo stawka jest naprawdę wysoka. I ta stawka wynika nie tylko z tego, co dzieje się w naszym kraju i co działo się w naszym kraju i co może dziać się w naszym kraju, ale także z pewnych uwarunkowań zewnętrznych. Uwarunkowań, które oddziałują na nas bardziej intensywnie niż jeszcze nie tak dawno temu. Uwarunkowań zarówno mających charakter wydarzeń nagłych, niespodziewanych, epidemia, no przede wszystkim wojna, ale także tych, które wynikają z naszej obecności w Unii Europejskiej, ale także z naszej obecności w świecie gospodarki rynkowej, we wszystkich tych mechanizmach, które tworzą ten bardzo skomplikowany system, którego jesteśmy częścią i który mocno na nas oddziałuje. Dopiero uświadomienie sobie tego wszystkiego to moment, w którym będzie można, a mówię tutaj o sytuacji każdego wyborcy, o sytuacji indywidualnej, podejmować racjonalne decyzje. Sądzę, że warto rozpocząć ten krótki wywód od czegoś, co odnosi się do nas, chociaż nazwa wskazuje na coś znacznie szerszego niż tylko nasz kraj. Chodzi o tak zwany projekt europejski. Projekt europejski to jest przedsięwzięcie, o którym mówi się dość dużo, ale który, jak sądzę, w naszym kraju nie jest specjalnie dobrze znany. To jest coś, czym kierują się dzisiejsze elity, a w szczególności elity Unii Europejskiej. I co, jak słusznie podkreślił nie tak dawno swoim znakomitym, choć bardzo krótkim, bo tam w Parlamencie Europejskim nie można dłużej przemawiać, w wystąpieniu profesor Legutko, przewodniczący grupy EKR i jednocześnie przewodniczący naszej delegacji w Parlamencie Europejskim. Otóż ten projekt to zespół różnego rodzaju posunięć, ten plan, który ma stworzyć nową sytuację na naszym kontynencie, a przynajmniej w tej jego części, a to jest większość, zdecydowana większość, która jest w Unii Europejskiej. To jest plan, który ma aspekty polityczne, aspekty gospodarcze i aspekty kulturowe. Zacznę może od tych pierwszych. To sprawa naprawdę w najwyższym stopniu podstawowa. Dlaczego? Ten plan zakłada, że Unia Europejska przekształci się. Przekształci się w
państwo europejskie. Tego rodzaju zapowiedzi padały już wielokrotnie, ale tym razem, w tym czasie, w którym żyjemy, są już formułowane zupełnie wprost. I to można powiedzieć z pewną szczerością, która kiedyś nie była spotykana. Mianowicie dziś, i to są słowa obecnego kanclerza Niemiec, Scholza, wprost stwierdza się, że ten projekt ma prowadzić do powstania państwa, a na czele tego państwa, siłą przywódczą tego państwa, czy motorem tego państwa, mają być Niemcy. To ma umożliwiać im odgrywanie roli w skali światowej. Bo rzeczywiście musicie sobie państwo zdawać sprawę, że chociaż o Niemcach niekiedy mówi się, że to jest wielkie mocarstwo, to tak, rzeczywiście Niemcy kiedyś były wielkim mocarstwem. Dzisiaj w skali światowej wielkim mocarstwem nie są. Są najsilniejszym państwem, w sensie ekonomicznym najsilniejszym, bo pod wieloma innymi względami nie są najsilniejsze, na naszym kontynencie, w Europie. Nie licząc oczywiście Rosji, tutaj mówię o sile przede wszystkim militarnej. Ale jeśli rzeczywiście takie państwo by powstało, a Niemcy zdołałyby ten plan Scholza, tak to nazwijmy, zrealizować, to wtedy siła tego państwa byłaby już ogromna także w skali światowej. Byłaby porównywalna, jeżeli chodzi o PKB, ze Stanami Zjednoczonymi, choć nieco niższa. No i byłaby też możliwość tworzenia także sił militarnych, które byłyby porównywalne z wielkimi mocarstwami, tymi prawdziwymi, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Choć dzisiaj oczywiście do tego daleko. Dzisiaj Unia Europejska, gdyby ją traktować jako podmiot o znaczeniu militarnym, jest po prostu słaba. Nieporównanie słabsza od tamtych podmiotów. I ten aspekt, jeśli spojrzeć na to od tej polskiej strony, dla nas najważniejszej, to jest droga do tego, by Polska przeszła taki proces, chciałby się użyć znów słowa droga, taką drogę od wyjścia spod buta rosyjskiego czy sowieckiego do wejścia pod but niemiecki. Takie są realia. I ze względu na stosunek sił, on się zmienia na naszą korzyść, ale to jest proces długotrwały, a poza tym są pewne czynniki obiektywne. No, my mamy w tej chwili 38 milionów mieszkańców, a oni 83. Czyli choćby tylko ten aspekt tutaj pokazuje, jaka jest różnica sił. A jeżeli chodzi o PKB liczone w sile nabywczej, bo oczywiście jeżeli liczyć to poprzez siłę walut, to już jest relacja jeszcze dużo gorsza. To jest w tej chwili przewaga, no nie czterokrotna, ale niewiele mniej niż czterokrotna. Czyli bardzo, bardzo znaczna. No, trzeba sobie zadać pytanie, czy tego rodzaju rozwiązanie Polakom się opłaca. Jeżeli spojrzeć na przykłady historyczne, na nasze własne dzieje, to można powiedzieć jedno. Pod butem żyje się źle. Pod butem żyje się źle i zawsze jest to tak, że na tym się traci. Każdy naród, który nie jest w stanie podejmować decyzji, które go dotyczą, jest narodem po pierwsze traktowanym jako drugorzędny, a po drugie płaci za to pod każdym względem, począwszy od kultury, a skończywszy na aspektach ekonomicznych, bardzo wysoką cenę. Czy to, co mówię, to oznacza, że uważam, iż nie powinniśmy być w Unii Europejskiej?
Nie, szanowni państwo, powinniśmy być w Unii Europejskiej, ale są dwie koncepcje Unii Europejskiej. Ta, o której mówiłem, która rzeczywiście owładnęła w tej chwili umysłami bardzo przynajmniej znacznej części jej elit, ale rodzą się także i zaczynają zwyciężać elity inne, które mają inną koncepcję. No i jest właśnie ta inna koncepcja. Koncepcja, która legła u podstaw Unii Europejskiej, no kiedyś EWG, kiedyś jeszcze Wspólnoty Węgla i Stali. To jest koncepcja ścisłej współpracy i zaniechania wojen, bo przecież wyrosła ona z doświadczeń I i II wojny światowej, suwerennych państw europejskich, Europy ojczyzn. I za taką koncepcją opowiada się obecna polska władza. Za taką koncepcją my się opowiadamy w imię polskich interesów. Polskich interesów. I to, szanowni państwo, interesów rozumianych jako zespół interesów indywidualnych, rodzinnych Polaków. Bo tak na to patrząc, na tym stracimy. I to bardzo dużo stracimy. Przejdę teraz do aspektu ekonomicznego. On może przybliży sprawę tych strat. Jeżeli spojrzeć na tą agendę, która jest tutaj przedstawiana, już realizowana pod wieloma względami, już jej ciężar czujemy, to są przedsięwzięcia, decyzje, zakazy, które razem wziąwszy potężnie uderzają w nasze możliwości rozwojowe. Polska, która nie byłaby poddana tym wszystkim ograniczeniom, które dzisiaj nazywają się klimatycznymi, ale które oczywiście są tak ustawione, że wyraźnie służą jednym, a wyraźnie szkodzą innym. Nam szkodzą, innym służą. Gdybyśmy nie byli poddawani wielu innym rygorom, które w tym planie się znajdują i które mają być coraz bardziej zaostrzane, to nasza droga do przodu, nasz pościg za tym poziomem życia, który został osiągnięty na zachodzie Europy, byłby dużo łatwiejszy. My i tak idziemy do przodu, ale moglibyśmy iść wyraźnie szybciej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. A tych ograniczeń ma być nie coraz mniej, bo wydawałoby się, że to jest droga potrzebna w gruncie rzeczy także innym narodom, tylko coraz więcej. Przy czym za każdym takim rozwiązaniem, które jest zwykle uzasadniane, czy to względami klimatycznymi, czy jakimiś innymi, ale w każdym razie pozytywnymi, tak naprawdę kryją się różne bardzo konkretne interesy i zwykle centrum tych interesów jest w Niemczech, jest w Holandii, czasem także we Francji, ale na pewno nie w tej części Europy. I na pewno nie w Polsce. I to też powinniśmy brać pod uwagę, bo jest tego, powtarzam, coraz więcej. Jest to coraz bardziej dolegliwe, coraz bardziej utrudniające nasz wzrost. Zrealizowanie tego celu, który wpisuje się w coś, o czym możemy powiedzieć, że to się naszemu narodowi, Polsce, po prostu należy. I wreszcie, proszę państwa, jest jeszcze jeden aspekt bardzo istotny, odnoszący się jakby łącznie do kultury i do wolności i demokracji. Otóż cały ten plan jest wpisany w inny, odnoszący się do kultury właśnie. To jest próba generalnego odrzucenia europejskiej, a więc chrześcijańskiej tradycji. To jest próba narzucenia tego,
co jest poprawnością polityczną egzekwowania tego już metodami przymusu państwowego, a więc także i metodami penalnymi, to znaczy związanymi z karami, z tym także karami pozbawienia wolności. I to jest także próba radykalnego w związku z tym ograniczenia wolności słowa. I to idzie, proszę Państwa, dalej. W tej chwili wprost już mówi się, także w Unii Europejskiej, a to słyszymy przecież nieustannie w Polsce, że ci, którzy tego nie uznają, ci, którzy mają poglądy konserwatywne, nie mają prawa być obywatelami w całym tego słowa znaczeniu. Nie mają prawa wyłaniać władzy, że formacje tego rodzaju, no na razie nie mówi się jeszcze o ich delegalizacji, chociaż już w Polsce się oczywiście mówi, ale już szerzej w Europie raczej nie. Ale mówi się, proszę Państwa, o tym, że one po prostu nie mają prawa rządzić, bo demokracja jest tylko wtedy, kiedy one nie rządzą. Ostatnio pewna szwedzka eurodeputowana powiedziała to wprost. I to jest, Szanowni Państwo, próba uderzenia w samą istotę demokracji, tak jak ją zawsze dotąd pojmowano. Tą istotę, która odnosi się do praw politycznych i do równości obywateli. I nie sądźcie Państwo, że to jest jakaś abstrakcja. Ja tutaj nie biorę pod uwagę wszystkich tych wrzasków, które tutaj usłyszałem po raz pierwszy zresztą w lokalu, w którym jesteśmy, bo to zawsze było pod budynkami, ale chodzi mi o coś, co jest znacznie poważniejsze. No, w Anglii kilkaset osób rocznie ląduje w więzieniach za to, że mówią tak zbrodnicze rzeczy, jak na przykład to, że z pary dwóch mężczyzn nie ma dzieci. Czy tym podobne wypowiedzi. Wystarczy to powiedzieć na przykład w radiu, żeby następnego dnia mieć już policję w domu. Czy to jest wolność? Czy to jest demokracja? Przecież tutaj nie wolno już mówić rzeczy zupełnie oczywistych. W imię poprawności, w imię jakiejś choroby. Choroby, która opanowała dzisiaj Europę, która w dużej mierze opanowała także Stany Zjednoczone, niektóre inne państwa, ale przed którą my musimy się bronić, bo to jest po prostu nieszczęście. Nieszczęście pod każdym względem. Myśmy wolność uzyskali niedawno temu, w sensie historycznym, naprawdę bardzo niedawno, bo czas historyczny i czas życia człowieka to są czasy liczone inaczej. Ale nawet jeżeli chodzi o życie pojedynczego człowieka, 33 lata to już jest długo. To, ale to nie jest czas, którego się nie pamięta, no jeżeli się ma oczywiście odpowiednią liczbę lat. To jest czas łatwy do ogarnięcia. Ludzie starszego pokolenia doskonale pamiętają komunizm i przeżyli w nim znaczną część swojego życia. I dzisiaj już po tak z tego punktu widzenia krótkim czasie próbuje się już i w Polsce wprowadzić te ograniczenia. A nasi polityczni przeciwnicy mówią to wprost. I to też jest, Szanowni Państwo, aspekt, bardzo ważny aspekt tego projektu. Nie ma i nie może być na to zgody. Musimy się przed tym obronić. To jest zadanie. To jest, Szanowni Państwo, zadanie ważne dla obecnie żyjących i funkcjonujących już w życiu publicznym, a więc pełnoletnich pokoleń, ale to jest zadanie, które odnosi się także
do tych, którzy dopiero przyjdą, ale bo dopiero teraz się narodzili. Do tych, którzy dzisiaj jeżdżą w wózkach, do najmniejszych nawet dzieci. To jest pytanie, czy im przyjdzie żyć w wolności i demokracji. To jest nasza odpowiedzialność, żeby tak było. Ale jest... Także jeśli te wybory wygrają siły, które co prawda nazywają się demokratycznymi, ale które w gruncie rzeczy są tak demokratyczne jak ten blok bierutowski z drugiej połowy lat 40., oni też się nazywali stronnictwami demokratycznymi, to rzeczywiście z tą demokracją przynajmniej na bardzo wiele lat może być źle. Historia nigdy się nie kończy i być może po takim nieszczęściu przyszłyby po dłuższym okresie jakieś lepsze czasy, ale naprawdę Polska tych złych czasów miała już wystarczająco dużo. Potrzebujemy, szanowni państwo, perspektywy dobrych czasów i jesteśmy w stanie ją zapewnić. Ale jest, szanowni państwo, także i sprawa, która już nie mieści się w tym europejskim projekcie. Tym europejskim projekcie, który podważa demokrację, podważa suwerenność, podważa zdrowy rozsądek w sferze kultury. To jest sprawa sprawiedliwości. Niewielu jest takich w Unii Europejskiej, którzy mówią, że sprawiedliwość nie jest ważna, że równość nie jest ważna. To jest coś, co przynajmniej w sferze słów, w sferze deklaracji jest traktowane jako niepodważalne. Ale spójrzmy na realny ustrój naszej ojczyzny do 2015 roku. Do chwili, kiedy już na dłużej doszliśmy do władzy. No bo dochodziliśmy i przedtem, ale to były okresy krótkie. Rząd Olszewskiego to nie było nawet pół roku. Później było dwa lata, 2005, 2007, w bardzo trudnej koalicji. Tam, można powiedzieć, nie mogliśmy w pełni rozwinąć skrzydeł, pokazać naszych możliwości. Po 2015 roku, choć w sytuacji bardzo trudnej, z opozycją totalną, z atakami z zewnątrz, jednak mogliśmy te skrzydła rozwinąć. I co to oznaczało w tej sferze, o której w tej chwili mówię, w sferze sprawiedliwości? To oznaczało, szanowni państwo, zmianę zupełnie generalną, można powiedzieć zmianę ustroju społecznego naszego kraju, Polski. Bo Polska tego poprzedniego okresu była krajem, który już kiedyś podczas jednego z takich spotkań nazwałem w sensie ustrojowym eksploatatorskim. Co prawda to słowo może dla niektórych z państwa, którzy pamiętają nauki jeszcze z dawnych czasów, niezbyt dobrze brzmi, bo tak nazywano gospodarkę rynkową w okresie komunistycznym. Ale w tym wypadku chodzi o coś zupełnie innego. W Polsce po prostu było straszliwie niesprawiedliwie. Pewna część społeczeństwa miała szansę i rzeczywiście z tych szans korzystała na różnych zasadach. Czasem dobrych, wynikających z pracowitości, umiejętności, talentów. Wtedy zdobywanie dobrej, czy bardzo dobrej, czy nawet świetnej pozycji materialnej nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, służy rozwojowi. Ale nierzadko także działały tu zupełnie inne reguły z talentami, z pracowitością, nie mające nic wspólnego. I myśmy, szanowni państwo, to zmienili.
Myśmy to zmienili przynajmniej, jeżeli chodzi o jeden bardzo istotny aspekt. Otóż strukturalną cechą tego poprzedniego systemu było to, iż umożliwiał on wielki rabunek tego, co wspólne. Wielki rabunek finansów publicznych. Wielki rabunek, który prowadził do sytuacji, która rzeczywiście była faktem. Jeżeli minister Rostowski, nie będę sobie tu już z niego kpił i dokładnie go cytował, tego błędu językowego, który zrobił, mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, to on opisywał rzeczywiście ten system. W ramach tego systemu tych pieniędzy być nie mogło. Dlaczego? Bo finanse publiczne, można powiedzieć, były kompletnie dziurawe. Przeciekały jak durszlak. I właśnie dlatego mieliśmy do czynienia z takim stanem. Myśmy te bardzo liczne możliwości, te dziurki, przez które to przeciekało, w wielkiej mierze zatkali. Jaki był tego wynik? W ciągu tych 7 lat naszych rządów, właśnie niedawno te 7 lat minęło, uzyskaliśmy dodatkowo około 1 biliona złotych. Oczywiście nie tylko. Nie tylko dzięki temu zabiegowi, o którym przed chwilą mówiłem, bo przecież był także wzrost PKB, jak na te czasy zupełnie dobry. Teraz ostatnio jest inflacja, to też trochę zwiększa tą sumę, bo mówię o tej sumie w jej dzisiejszym wymiarze. Ale mimo wszystko ogromna część tego to po prostu wynik tego procesu uszczelniania, tego procesu, który znacznej grupie ludzi coś zabrał i oni nas bardzo nie lubią z tego powodu, ale który umożliwił wielką politykę społeczną. W tym roku to jest 80 miliardów złotych. Tą, której symbolem jest 500+, ale to jest przecież bardzo wiele innych pociągnięć. Nową politykę też przy bardzo dużym zwiększeniu wydatków w stosunku do niepełnosprawnych. To jest taka bardzo ważna rzecz, pokazująca, jaki jest poziom empatii tych, którzy rządzą. A empatia, umiejętność wczucia się w sytuacje innych, szczególnie tych, którym jest wyjątkowo źle, którym życie przyniosło jakieś nieszczęścia, to sprawa niezmiernie istotna. Niezmiernie istotną, ale przede wszystkim to była, mówiąc najkrócej, walka z biedą, walka z nędzą. Tej nędzy w Polsce było bardzo dużo. Dziś jest jej dużo, dużo mniej. Myśmy z sytuacji, która nas umieszczała gdzieś na czele tej niechlubnej listy krajów, gdzie jest bardzo dużo biedy, szczególnie bardzo dużo biednych dzieci, to jest taki znakomity miernik tej sytuacji, przesunęliśmy się na drugą stronę tej listy, w miejsce, gdzie tego jest najmniej. I to, proszę Państwa, jest właśnie ten aspekt, o którym mówiłem. Aspekt sprawiedliwości. Bardzo istotny. Bardzo istotny i będący częścią czegoś jeszcze szerszego, co określamy słowem wszystkim nam bardzo dobrze znanym i bardzo ważnym. Tym słowem jest solidarność. Tym słowem jest, Szanowni Państwo, solidarność. Nie ma solidarności bez sprawiedliwości. To jest jasne. A bez solidarności nie ma wspólnoty.
bo wspólnota to jest zespół ludzi, których łączy solidarność, solidarność między sobą. A tą wspólnotą, o którą mi w tej chwili chodzi, jest naród. Jeśli chcemy, by naród nie był pustym słowem, słowem, którego używa się w momentach uroczystych, a niektórzy w ogóle nie chcą go używać, bo w Polsce bardzo wpływowe po dziś dzień są środowiska, przez wiele lat były one w gruncie rzeczy przy władzy, które samego słowa naród bardzo nie lubią. Otóż jeśli mamy tego słowa używać, bo to jest słowo ważne, naród to w naszym wypadku po prostu Polacy, a dla nas Polska powinna być ważna, to musimy wiedzieć, że bez sprawiedliwości wynikającej z tego solidarności nie ma narodu. Nie ma narodu jako wspólnoty. A naród jest ważny dla całości, ale jest ważny także dla jednostek, a w każdym razie tych jednostek, które mają jakieś głębsze potrzeby w sferze kultury, w sferze jakiegoś udziału w życiu społecznym, które myślą i potrafią myśleć o rzeczywistości nie tylko z całkowicie indywidualnego punktu widzenia. Tacy ludzie są ludźmi, można powiedzieć, pełnymi. Są ludźmi najcenniejszymi. Nasze dzieje pokazały, że nawet wtedy, kiedy nie mieliśmy państwa, tych ludzi było wielu. I powinno ich być wielu. Jeżeli chcemy być narodem, chcemy być Polakami i chcemy być silni. I chcemy obronić się przed tymi zagrożeniami, które dzisiaj stoją przed Polską, stoją przed Europą, stoją przed światem. Tym zagrożeniem, jak Państwo na pewno wszyscy to zrozumieli, jest wojna. Jest wojna, która wydawała się do niedawna czymś egzotycznym, czymś, co może zdarzyć się daleko od naszych granic, czymś oczywiście złym, ale nas jakby niedotyczącym, a co dzisiaj zbliżyło się do nas. Jeszcze tu nie przyszło i miejmy nadzieję, że nie przyjdzie, ale to stało się realnością naszego życia, realnością, którą odczuwamy. Bo wojna to także kryzys, wielki kryzys ekonomiczny, to także emigracja, czy imigracja do naszego kraju, to także szereg różnego rodzaju problemów. Problemów, które możemy rozwiązywać tylko wspólnie. A tym głównym jest to zadanie, które musi stawiać przed sobą każda dobra władza, to jest zapobieżenie wojnie, ale zapobieżenie nie na tej zasadzie, z którą być może moglibyśmy się zetknąć, żeby tutaj rządził ktoś inny, czyli poddajemy się, zgadzamy się z silniejszymi, nie czynimy nic, by bronić tych słabszych, ale na tej zasadzie, która wiąże się z budową siły. Także budową siły militarnej. I nasz rząd, szanowni państwo, nie tylko w krótkim czasie zdołał zmienić ten fatalny ustrój społeczny, który panował w Polsce, chociaż oczywiście nigdzie nie był opisywany, nigdzie nie był deklarowany, ale zdołał także zmienić politykę prowadzącą do tego, by Polska była w tym ciągle bardzo ważnym aspekcie, o czym zapominano, czyli aspekcie militarnym, coraz silniejsza. I by ta budowa siły nieustannie trwała i nieustannie przyspieszała, bo dzisiaj historia przyspieszyła. Historia czasem biegnie powoli.
Czasem można powiedzieć, że jej się niemalże nie widzi, nie odczuwa, a czasem biegnie bardzo szybko. Dziś w naszej części świata, w naszej części Europy ta historia biegnie bardzo szybko i my musimy się spieszyć. Siła militarna to oczywiście armia. Armia dobrze wyposażona, mająca bardzo nowoczesną broń. Armia, która jest także dobrze wyszkolona, zaopatrzona. Ale siła militarna to także postawa społeczeństwa. To także patriotyzm. To także gotowość do tego, by walczyć. Bez tego... Żadne państwo nie jest w stanie stworzyć czegoś, co jest rzeczywistą siłą. Widzimy to dzisiaj na Ukrainie. Przecież tam starła się 23. Armia Świata wedle takich komputerowych obliczeń, które no, są dość łatwo dostępne, a którymi się posługują ludzie, którzy zawodowo zajmują się sprawami armii. I druga armia świata, czyli armia rosyjska. Zasoby tej armii, choć jak dzisiaj wiemy w znacznej mierze rozkradzione, były jednak i są ciągle nieporównanie większe niż zasoby Ukrainy. Nawet Ukrainy wspieranej przez świat. A to, że Ukraina skutecznie się broni, kontratakuje, to wynika przede wszystkim z gotowości jej obywateli, jej żołnierzy do walki, do dzielnej walki. I tu trzeba spojrzeć na jeszcze jeden aspekt tych różnic, które występują w Polsce. W naszym kraju po odzyskaniu niepodległości przez długi czas dominowali wspominani już tutaj ludzie, którzy sam naród, samo pojęcie naród traktowali jako coś niedobrego, coś, czego trzeba unikać, jako coś, co prowadzi do złego, do nacjonalizmu i przypomina przede wszystkim polskość, a polskość jest zła, polskość jest wstydliwa, pedagogika wstydu. Pewnie państwo znają to określenie. Pedagogika, która prowadziła do tego, że Polacy mają wszystkich dookoła przepraszać za rzekome zbrodnie. Ja nie mówię, że nie było tych prawdziwych, bo nie jesteśmy przecież narodem aniołów, a historia bywała bardzo trudna. Ale Polska, z czego nie ma co się cieszyć, ale tak było w ciągu ostatnich przynajmniej trzech wieków, była głównie ofiarą. Była głównie ofiarą i to bardzo często skrajnie zbrodniczych przedsięwzięć. I próbowano to odwrócić. Próbowano doprowadzić nawet do tego, by Polska sama jakby przyznała się do tego, że jest, czy była sojusznikiem Hitlera. Kraj, który pierwszy zbrojnie przeciwstawił się Hitlerowi. Kraj, który poniósł największe straty ze wszystkich. Który był przedmiotem monstrualnych po prostu zbrodni popełnionych na jego obywatelach. Miał funkcjonować jako ktoś, jako naród, jako wspólnota, która w tych zbrodniach współpracowała, która była współwinna, w tym współwinna tej największej zbrodni II wojny światowej, jakim był Holokaust. Otóż tego rodzaju pedagogika społeczna, uprawiana tutaj naprawdę intensywnie przez wiele lat i w dalszym ciągu przez pewną część mediów, pewną część wpływowych środowisk, kontynuowana, miała wręcz zabójcze skutki dla naszej narodowej wspólnoty, dla naszej zwartości, naszej integralności, naszej gotowości do tego, by po prostu być tutaj jako naród, a tym bardziej do tego, żeby
swoich interesów na różnych poziomach i w różny sposób, a już w szczególności poprzez użycie broni, poprzez walkę, bronić właśnie. I temu też żeśmy się przeciwstawili. Przeciwstawiliśmy się przynajmniej od 2005 roku, chociaż oczywiście zapowiadaliśmy to i wcześniej, kiedy Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej, objął swoją funkcję. On podjął wielki wysiłek, by tą sytuację zmienić. On zainicjował nową politykę historyczną, zresztą także jeszcze jako prezydent Warszawy. I powstał w Polsce ruch, który także ogromnie zmienił sytuację. To był ruch bardzo wielu środowisk. W żadnym razie nie twierdzę, że tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale ruch naprawdę ważny. Ruch, który, można powiedzieć, odradzał nasz naród, odradzał Polskę. My jesteśmy za tym, by ten ruch trwał, by go umacniać. Nasi przeciwnicy są, można powiedzieć, dokładnie przeciwnego zdania. Nawet wtedy, jeżeli deklarują coś innego. I to też jest ta niesłychanie ważna różnica między tymi dwoma programami, dwoma sposobami patrzenia na przyszłość naszej ojczyzny. I to też będzie stawka tych wyborów. Mamy być niepodległym, wolnym, demokratycznym, ale jednocześnie zwartym i zdolnym do obrony, także tej zbrojnej, swoich interesów, swojej niepodległości narodem, czy też jakąś mało spójną, nie chcę tutaj używać słów, które może nie powinny być w takich okolicznościach używane, ale sypiącą się, a można by powiedzieć jeszcze gorzej, grupą ludzi, która jako wspólnota w gruncie rzeczy nie istnieje, która jest otwarta na wpływy ze wszystkich stron, szczególnie z tej zachodniej i tej wschodniej, która nie ma żadnej podmiotowości, która nie jest w stanie stworzyć podmiotowego państwa. Przecież nasi przeciwnicy, i tutaj mówię o historii niekiedy sięgającej wiele dziesięcioleci, wieków nawet wstecz, nasi przeciwnicy nieustannie twierdzili, że Polacy są narodem, który nie jest w stanie stworzyć porządnego państwa. Otóż my chcemy to porządne państwo tworzyć i potrafimy to zrobić. I szanowni państwo, potrafimy to zrobić. Kiedy my jesteśmy przy władzy, to są pieniądze. I tak samo było w latach 2005-2007. Tak samo jest w wielu samorządach, tym największym w Polsce, warszawskim. Kiedy w 2002 roku doszliśmy tam do władzy, mówię tutaj o wspomnianym już moim świętej pamięci bracie, to nagle się okazało, że pieniądze są. Nagle okazało się, że tylko Unia Europejska uniemożliwiła pewne wielkie przedsięwzięcia, twierdząc, że chodzi o udzielanie tak zwanej pomocy publicznej i w związku z tym jest to niedopuszczalne, bo pieniądze na wielką renowację niektórych dzielnic Warszawy były przygotowane, a taka renowacja jest potrzebna w różnych miejscach naszego kraju, jest potrzebna także w wielu miejscach tej ziemi, no choćby w Legnicy. Jak proszę państwa, tutaj od przeszło 30 lat już przyjeżdżam, bo tutaj pan poseł był łaskaw wspomnieć mój nieodległy w czasie pobyt, ale ja tutaj bywałem wielokrotnie. To naprawdę za mało się zmieniło, a to miasto naprawdę można by uczynić.
uczynić pod każdym względem pięknym i zadbanym. Tylko potrzeba jeszcze iluś lat, iluś kadencji dobrych rządów. I to jest, szanowni państwo, jak sądzę, dla wszystkich jasne. Ale jasne jest także i to, że ci, którzy spodziewali się, że nasz kraj będzie funkcjonował tak, jak, nie będę wymieniał z grzeczności tych krajów, niektóre państwa w południowej Europie, że od kryzysu do kryzysu, od deficytu wielkiego do jeszcze większego, otóż ci wszyscy się zawiedli. Polska, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sposób działania, jest państwem północy. Tyle tylko, żeby władza była ta, która powinna być. Ta, która dba o polskie interesy, a nie dba o interesy innych państw plus interesy indywidualne. A mieliśmy taką władzę. Teraz ostatnio przez 8 lat. I nie ma tutaj, proszę państwa, czasu na to, żeby tą władzę dokładnie opisywać. Jej praktyki, jej nadużycia. Można tylko wspomnieć o tym, że ci sami ludzie, którzy wtedy rządzili, dzisiaj nieustannie mówią o praworządności, donoszą na Polskę. Twierdzą, że sądy, które są w ich ręku, znacie państwo doktrynę Neumanna, jak sądzę, i setki różnych, tysiące różnych wyroków wskazują, że tak właśnie jest. Otóż ci ludzie twierdzą, że te sądy są w naszym ręku i o tym mówią w Europie, szkodzą nam. Ci ludzie, którzy potrafili więzić latami bez żadnych podstaw, osoby, które z jakichś względów im się nie podobały. Ci ludzie, którzy potrafili dopuszczać się takich rzeczy jak operacja Widelec, operacja, w czasie której w Warszawie setki Bogu Ducha winnych ludzi zostało zatrzymanych, zamkniętych w różnego rodzaju komisariatach czy innych pomieszczeniach związanych z policją i znęcano się tam nad nimi i są w tej sprawie już wyroki sądowe i to liczne. Ci ludzie próbują nas pouczać o demokracji, ale no tym to naprawdę nie musimy się przejmować, znamy ich dobrze. No ale niestety, jeszcze raz to powtórzę, nieustannie na nas donosić i nam niezwykle wręcz szkodzić. Szkodzić nam w sposób skrajny, bo jeśli dzisiaj mamy te kłopoty w Unii Europejskiej, to oczywiście nasze rządy obecnym elitom się nie podobają, ale bez nich, bez tych naszych przeciwników politycznych, bez ich donosów, bez nieustannego jątrzenia przeciwko Polsce, te kłopoty byłyby na pewno nieporównanie mniejsze. Ale pamiętajcie państwo, że to, że mamy kłopoty, to nie oznacza, że nie będziemy w stanie zrealizować naszych interesów, otrzymać tego, co nam się należy. Będziemy, proszę państwa, w stanie. Nie obawiajcie się tego. Nie obawiajcie się tego. Jest takie powiedzenie, co się odwlecze, to nie ucieczy. To nie ucieczy. I tak właśnie oceniając sytuację w naszym kraju, musimy zdawać sobie sprawę, jeszcze raz do tego wracam, mówiłem to na początku, jak wielka jest stawka tych wyborów. Jak bardzo trzeba dbać o to, by je wygrać.
by Polska nie cofnęła się do tego dawnego, niesprawiedliwego ustroju społecznego, by Polska nie poddawała się tym wszystkim złym trendom, które występują dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej, by potrafiła walczyć o swój interes, a w gruncie rzeczy także o interes Europy, bo siła Europy to siła jej różnorodności, siła narodów europejskich, ich suwerennych, jeszcze ciągle przynajmniej w dużej mierze suwerennych państw. A sytuacja dominacji, sytuacja, kiedy pokojowymi metodami jedno z państw europejskich, to dzisiaj, no poza Rosją, największe realizuje te plany, które kiedyś chciało zrealizować metodami militarnymi, to jest droga do kryzysu i do nieszczęścia. Nie tylko Polski, ale także Europy, a także tego kraju, czyli Niemiec. My działamy, powtarzam, w interesie Polski i to jest nasz obowiązek, ale także w szerszym interesie. Trzeba wobec tego uczynić wszystko, by socjotechnika naszych przeciwników, socjotechnika, która opiera się na kłamstwie, kłamstwie, kłamstwie i jeszcze raz kłamstwie, na przedstawianiu sytuacji w naszym kraju w zupełnym oderwaniu od faktów, ale przedstawianiu, któremu służą potężne media, by ta socjotechnika zawiodła, tak jak już zawodziła. Ale pamiętajcie Państwo, że był taki moment w 2007 roku, kiedy ona się sprawdziła. Te dwa lata nie przyniosły tak daleko idących zmian jak te siedem ostatnie, ale jednak wiele rzeczy zostało załatwionych. W kraju był spokój. 2006 rok był najspokojniejszym rokiem od 1989. Na to wskazywały wszelkie statystyki. Ale jednocześnie media stworzyły obraz taki sam w sensie strukturalnym jak ten, który tworzony jest dzisiaj. Zupełnie oderwany od faktów. I ludzie w to uwierzyli. Ludzie uwierzyli w to, że my ograniczamy wolność. Opiszę Państwu taki drobniutki incydent. Pewien znany dziennikarz, całkowicie po naszej stronie, prowadził, no jak to się mówi, dla grosza, jakiś program satyryczny w telewizji kablowej, ale takiej małej telewizji w jednym osiedlu w Poznaniu. No ale w pewnym momencie uznał, że już to nie ma dla niego sensu i zrezygnował. I po ostatniej audycji wracał sobie przez to osiedle, zaczepili go, jak to się mówi dzisiaj, blokersi i mówią, co, Kaczor ci zakazał. Ja, szanowni Państwo, o tym programie nigdy nie słyszałem. I chociaż to jest oczywiście anegdota sama w sobie tylko śmieszna, ale pokazująca, jak ukształtowano świadomość tych ludzi. I ci ludzie w tym dniu wyborów 2007 roku, tak jak zwykle tego nie robili, szli do wyborów. Szli do wyborów, bo byli przekonani, że wolność im jest zabierana i że ta wolność jest im zabierana nawet na tym poziomie jakiegoś satyrycznego programu dla kilku czy kilkunastu tysięcy ludzi. Tak można oszukać, tak można ludzi oszukiwać. Tak można ludziom wmawiać, że jest zupełnie inaczej niż jest. Jeżeli jeszcze niektórzy z nich dobrze się czuli w tej mętnej wodzie tego dawnego systemu, no to oczywiście to oddziałuje jeszcze dużo, dużo mocniej. Czyli żeby ten obraz rzeczywisty dotarł do ludzi,
musimy dokonać w ciągu tych najbliższych około 10 miesięcy ogromnego wysiłku. My w tej chwili ten wysiłek przygotowujemy, organizujemy. Będzie wiele przedsięwzięć zmierzających do tego, by właśnie tą fałszywą świadomość milionów ludzi w Polsce zmienić. Ale to musi być wysiłek nasz wspólny, wszystkich członków partii, wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich ludzi, którzy są na tyle rozgarnięci, żeby potrafić skonfrontować to, co im się pokazuje na różnych ekranach, czy to tych internetowych, czy tych telewizyjnych, czy w prasie, z tym, co jest naprawdę. Takich ludzi w Polsce jest naprawdę dużo, bardzo dużo. Tak, proszę Państwa, zwyciężymy, ale pozwólcie Państwo, że jednak jeszcze dokończę, bo droga jednak jest pod górę do tego zwycięstwa. Można ją przejść, nawet przebiec, ale jednak trzeba dokonać pewnego wysiłku, bo przekonanie każdego człowieka, pojedynczego, w ramach po prostu zwykłych relacji międzyludzkich, czy tych rodzinnych, bo przecież i w rodzinach są podziały pod tym względem, i czy wśród znajomych, przyjaciół, czy nawet w jakichś takich spotkaniach incydentalnych, jest dla nas bardzo cenne. Jest dla nas bardzo cenne, bo być może, że w tych wyborach nawet pojedyncze głosy będą się liczyć. I tu proszę o ten wysiłek. Proszę o tą odwagę mówienia ludziom, nawet tym, którzy są jakoś zdezorientowani, czy nawet z lekka niechętni, bo tych oczywiście wściekłych, nienawidzących się nie przekona. Nie ma sensu ich nawet próbować przekonywać. Ale tych innych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest po pierwsze. Po drugie, nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeśli wybory przegrają, to znaczy, że będą to wybory sfałszowane. Ze strony państwa, ze strony władzy zostanie uczynione wszystko, by procesy liczenia głosów, procesy wyborcze były jeszcze dużo bardziej transparentne niż w tej chwili. No, uczciwie mówiąc, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, tych przeszło 30 lat, różnie to bywało. Natomiast potrzebny jest też potężny korpus ochrony wyborów. W każdym z lokali wyborczych w tej chwili jest, według stanu dzisiaj obowiązującego, około 28 tysięcy, niespełna 28 tysięcy, ale powinno ich być więcej, bo niektóre z nich są zbyt odległe od miejsc zamieszkania części wyborców, a niektóre z kolei są zbyt duże, żeby na przykład tam stosować pewne metody liczenia głosów, które w pełni gwarantują, żeby jakieś nadużycie było niemożliwe. Tylko jeżeli jest tam kilka tysięcy osób, które głosują, to byłoby to czymś, co by bardzo długo trwało. Bardzo długo oczywiście w tym wymiarze wyborczym, czyli na przykład 2 czy 3 dni by trzeba było liczyć te głosy. Więc po prostu trzeba je zmniejszyć, trzeba jeden lokal wyborczy, to jest z reguły w dużych miastach, zmienić w kilka, a w dużych miastach lokali, które można wykorzystać, choćby szkół, różnego rodzaju innych lokali publicznych jest naprawdę bardzo dużo, nie jest to wielki problem. Czyli to musimy zrobić, ale w każdym takim lokalu musi być przynajmniej 2 przedstawicieli naszej formacji szeroko rozumianej, czyli Zjednoczonej Prawicy. Muszą w każdym okręgu wyborczym, mówię tutaj w tym wypadku o okręgu sejmowym, musi być biuro ochrony wyborów i musi być centralne nasze biuro ochrony wyborów. Musi być zapewniona łączność telefoniczna, czyli tych numerów telefonów musi być bardzo dużo w każdym takim biurze, żeby z każdego obwodowego komitetu wyborczego czy komisji wyborczej można było łatwo zadzwonić, jeżeli się dzieje coś niedobrego. Musi być oczywiście łączność między tymi okręgowymi biurami a biurem centralnym. Musi być kontakt z wojewódzkim
Wojewódzką Komisją Wyborczą, a jeżeli chodzi o to biuro centralne, z Państwową Komisją Wyborczą. Bo dopiero to, Szanowni Państwo, będzie takim pełnym zabezpieczeniem. Pełnym zabezpieczeniem tego, by te wybory przebiegały w sposób właściwy. I oczywiście trzeba także uczynić wszystko, by nie udały się różnego rodzaju prowokacje, awantury. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ochronę wyborów obóz nam przeciwny powierzył KOD-owi i tym podobnym organizacjom. No, czyli takim organizacjom, które potrafią obrzucać także i kamieniami samochody, z którym jadą osoby, które mają brać udział w przemawiać w trakcie takich spotkań, jak to dzisiejsze, które atakują osoby, które przychodzą na takie spotkania, czy wychodzą z takich spotkań. No, krótko mówiąc, awanturnicy, którym powinni się zająć prokuratorzy i sądy, ale niestety prokuratorzy, no to różnie. Natomiast jeżeli chodzi o sądy, to można powiedzieć jednolicie. Wiadomo, że im nic nie zrobią. A powtarzam, z prokuratorami też bywa nie zawsze tak, jak to być powinno. To jest ta kwestia wymiaru sprawiedliwości, której nie będę tutaj rozwijał. I dlatego tutaj też trzeba będzie uczynić wielki wysiłek. Jeżeli to wszystko zrobimy, a tutaj pewne ostrzeżenie, myśmy to już dwukrotnie planowali i za żadnym razem się to nie udało tak jak trzeba, to wtedy naprawdę to słowo, które Państwo tutaj skandowali, zwyciężymy, okaże się po prostu faktem. Słowo chciałem. I to będzie, proszę Państwa, w interesie Polski, Polaków, także i tych, które nas bardzo nie lubią. Jeśli spojrzeć na ich interesy w dłuższej perspektywie czasu, oni często tego nie rozumieją. Nie rozumieją, że to, co nam niektórzy chcą narzucić i co oni sami popierają, to jest droga do nieszczęścia. I to nieszczęścia nie tylko Polski, ale Europy i całej naszej cywilizacji. Najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świata. I cokolwiek by na ten temat mówić, jakkolwiek oceniać dzisiejszą sytuację Kościoła, to jest, Szanowni Państwo, cywilizacja chrześcijańska. Wyrosła z chrześcijaństwa. I obronić to przyczynić się do dobrej przyszłości naszego narodu, a wykazaliśmy w ciągu tych 30 kilku lat, mimo różnych trudności, mimo często bardzo złych albo złych rządów, że potrafimy wiele. W 91 roku mieliśmy 27% na głowę tego, co Niemcy. W tym roku będzie to już pewnie jakieś 60, być może nawet 9, ale raczej 68%, to już jest ogromny postęp. I tak może być dalej, pod jednym warunkiem, że Polską będą rządzić rozsądni polscy patrioci i uczciwi ludzie. A tam, gdzie będą... jakieś przypadki nieuczciwości, to będzie się z tym po prostu walczyć. A my to robimy. Szanowni Państwo, przed nami trudne miesiące. Nie będę nikogo wprowadzał w błąd, że będzie nam łatwo, ale jeżeli je przejdziemy dzielnie, to zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
odpowiedzi na pytania. Siadajcie państwo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania. Nastąpi zmiana scenografii. Pana prezesa prosimy o pozostanie na scenie. Dobrze, zaraz pomyślimy. Pani senator Szczudowska boi się, że nie będzie wisiała całego. Szanowni państwo, panie prezesie, przy wchodzeniu na salę mieliście państwo możliwość zapisania pytań, które moglibyśmy zadać teraz panu prezesowi. Mam je tutaj przed sobą. Panie prezesie, czy ma pan świadomość, że jest pan współczesnym Piłsudskim? Proszę państwa, ja bardzo dziękuję za takie porównania, tylko nie chcę absolutnie urazić osoby, która zadała to pytanie, tylko ja pamiętam początek tego okresu, no, w którym żyjemy, czyli rok 89, 90, spotkania Michnika w telewizji i tam były właśnie takie pytania. Czy wie, dlaczego jest pan taki dzielny? Dlaczego jest pan taki mądry? No, chyba go nie pytano, tylko dlaczego jest pan taki przystojny. Więc proszę państwa, Piłsudski był jeden. Ja jestem skromnym politykiem tych naszych czasów. Staram się zrobić, co można. No, kiedy mówi się o... No, właściwie mi nie wypada o tym mówić, nie powinienem, ale o mojej roli to zawsze trzeba wspomnieć mojego brata, bo proszę państwa, ani Porozumienia Centrum, ani Prawa i Sprawiedliwości, ani całej tej linii odbudowy polskiego patriotyzmu bez mojego brata by nie było, bo on miał jedną umiejętność, no, której ja niestety nie posiadłem, to znaczy umiał wygrywać te bezpośrednie wybory w Warszawie, w Polsce. W Polsce jak w Polsce, ale w Warszawie, żeby przedstawiciel naszej opcji wygrał wybory i to bardzo zdecydowanie wygrał. To nie to, że trochę wygrał. No, wygrał co prawda w drugiej rundzie, ale chociaż w pierwszej miał prawie 50%, 0,5% czy nawet mniej mu brakowało do zwycięstwa w pierwszej rundzie, ale w drugiej miał 70%, czyli krótko mówiąc nawet przeszło 70%. No. On to potrafił i bez tego cały ten nasz ruch by nie mógł powstać. On potrafił być pierwszym zastępcą, no dzisiaj to może zabrzmieć, ktoś tam tutaj nawet powiedział coś nieładnego, ale Wałęsy, to umożliwiło powołanie Porozumienia Centrum, a przecież nasza partia jest czystą kontynuacją Porozumienia Centrum. Czyli krótko mówiąc, bez niego by tu nic nie było. Cały ten ruch no, pewnie by po prostu nie mógł powstać, a już na pewno ja nie mógłbym odegrać takiej roli, jaką odegrałem, chociaż oczywiście nie porównuję tej roli z rolą Piłsudskiego. Także dziękuję za to pytanie, ale prosiłbym to dalsze takie ostrzejsze. No. Dlaczego? Panie prezesie, czy z uwagi na stałe, czytam jak jest zapisane, by było jasne.
Czy z uwagi na stałe szczucie polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej przez Niemców i Francuzów nie należałoby podjąć działań na przykład na ograniczenie lub wyeliminowanie zakupów przez polską administrację i spółki Skarbu Państwa floty samochodowej niemieckiej czy francuskiej, a wsparcie zakupów aut produkowanych w Czechach, Hiszpanii czy Korei Południowej? Wspierajmy gospodarki, które wspierają. Proszę Państwa, znaczy ja bym Francji nie stawiał tutaj na równi z Niemcami, bo oni oczywiście tam swoją rolę też odgrywają, ale dużo mniejszą. Natomiast ja mogę Państwu tylko powiedzieć jedno. Ja jeżdżę Skodą. I bardzo sobie chwalę. Tylko, że pamiętajcie Państwo, że to niestety też przecież część Volkswagena. Proszę. Czy Ministerstwo Rolnictwa rozważa uwolnienie sprzedaży nawozów bez pośredników tak, aby rolnicy mogli sobie sami je kupować u producentów? Tak, proszę Państwa, jest w ogóle czyniony bardzo duży wysiłek w tym kierunku, żeby cały ten mechanizm pośrednictwa, to nie jest łatwe, bo tam wiele interesów jest to zaangażowane. No, jeżeli w ogóle nie wyeliminować, to ograniczyć, bo to rzeczywiście zwiększa wyraźnie ceny, te marże są mocno przesadne. Panie prezesie, pytanie skierowane od hutników. 19 grudnia 2008 roku koalicja PO-PSL przyjęła ustawę, która wstecznie odbierała pracownikom uprawnienia do emerytur pomostowych. NSZZ Solidarność zgłaszało postulat mówiący, iż o prawie do emerytur pomostowych powinny decydować szczególne warunki lub szczególny charakter pracy, a nie data rozpoczęcia tej pracy. Czy można oczekiwać, że pan premier zainteresuje się tą sprawą i podejmie działania, które miałyby na celu cofnięcie niekorzystnych przepisów dla pracowników? Po zmianach prowadzonych przez PO i PSL pracownicy na przykład hut pracują w ciężkich warunkach zatrudnienia po 1 stycznia 1999 roku do 65 roku życia. Proszę Państwa, to jest tak. W tej chwili mamy, co tu dużo mówić, ciężki kryzys. Tego rodzaju rozwiązania są drogie. Z punktu widzenia państwa w Polsce te wydatki na emeryturę są bardzo poważną częścią PKB. I ja nie jestem w stanie nikomu obiecywać, no bo nie chcę kłamać po prostu, że my możemy szybko tę sprawę załatwić. Jak sytuacja się ustabilizuje, być może ona zacznie się ustabilizować stosunkowo szybko, być może to będzie trwało nieco dłużej, to wtedy oczywiście te kwestie możemy też rozważyć. Natomiast ja też chciałem powiedzieć o tym, że tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo ciężką pracą, czy to na przykład w hutnictwie, czy z ciężką bardzo pracą kobiet, mówię tutaj o pracy fizycznej, to tamte postulaty, które stawiają związki zawodowe, są do rozpatrzenia, chociaż powtarzam, to nie jest ten moment, no bo po prostu nam finanse publiczne nie mogą się po prostu w pewnym momencie załamać. Przecież mówiłem tu o tym, że różni na to liczyli, a nam się zawsze udawało i w związku z tym no, trzymajmy się tego, bo to będzie ciężka klęska dla wszystkich, także właśnie dla tych, którzy dzisiaj są nieco poszkodowani. Natomiast jeżeli tylko z tego wyjdziemy, to te sprawy będziemy rozważali. Ale tam, gdzie chodzi o ciężką pracę, a nie tam, gdzie chodzi no, o taki postulat, żeby pewnym ludziom no dajmy na to nawet w pewnych wypadkach od 53 roku życia już płacić przecież nie emeryturę, tylko dodatkową pensję z kieszeni no, podatnika, mówiąc najprościej. No to jest, proszę Państwa, no, rozwiązanie, które naprawdę niczemu dobremu nie służy. Panie prezesie, kolejne pytanie dotyczące stabilizacji energetycznej. Czy Unia Europejska może zamknąć nam elektrownię Turów, czy też kopalnię w Turowie? A zamknęła? No nie. No, no. Proszę bardzo. To jest trudne, panie prezesie. Wynik meczu Polska-Francja. No proszę państwa, ja bym naprawdę marzył o tym, żeby się powtórzyły czasy, z którym no, jesteśmy przynajmniej w tej, no, w tej czwórce, to znaczy no, przynajmniej możemy liczyć na czwarte, a może na trzecie miejsce, ale no, trafiliśmy na mistrza świata,
Ale ja oczywiście jestem pełen wiary. Ale każdy korzystny dla nas wynik, w tym wypadku to musi być zwycięstwo, choćby o jeden punkt, to no, będę skakał w powietrze. No. Panie prezesie, pominając, że mamy sądy Neumana, tak, to proszę powiedzieć, kiedy zaczniemy karać zdrajców, choćby z artykułu 129 kodeksu karnego, zdrada dyplomatyczna. Życzę dużo zdrówka i pozdrawiam. Proszę państwa, tego rodzaju sytuacje rzeczywiście miały, w moim przynajmniej przekonaniu, miejsce w Polsce wokół katastrofy smoleńskiej, przy innych okazjach. Natomiast no, do tego, żeby egzekwować prawo w Polsce, i to nie tylko w takich sytuacjach, w bardzo wielu innych sytuacjach, no, muszą być apolityczne sądy, których dzisiaj nie mamy, tylko wbrew temu, co uważają w Unii Europejskiej, one są polityczne przeciw nam, a nie zgodnie z nami. Krótko mówiąc, no, potrzebna jest tutaj zmiana, ona jest trudna ze względu na tą sytuację w Unii, ale wszystko się zmienia. W Unii też mamy do czynienia z nowymi zjawiskami, chociaż muszą państwo zdawać sobie sprawę także z tego, o czym ja wspomniałem, ale nie rozwijałem tego tematu w przemówieniu. Polska jest uwikłana w ten układ unijny. No i oczywiście mimo wszystko i wola społeczeństwa, i to różne nasze interesy przemawiają za tym, żebyśmy byli w Unii, ale jest uwikłana także w światową gospodarkę rynkową i różnego rodzaju posunięcia, które nie mają nawet pozornie nic wspólnego z gospodarką, no mogą prowadzić na przykład do tego, że nasze obligacje, czyli cały ten mechanizm pożyczania pieniędzy do budżetu, bo proszę państwa, budżet to nie jest coś takiego, co przypomina kasę domową, że wpływają pieniądze co miesiąc, je się wydaje, no jak jest dobrze, to tam coś tam się oszczędza, nie. To jest skomplikowany mechanizm finansowy oparty w dużej mierze o obligacje, czyli pożyczki, tylko takie pożyczki, które się zwraca po latach, no obligacje są na różne okresy. I poziom oprocentowania tych obligacji jest bardzo różny. Do niedawna to był, mimo że Polska nie była tu w najlepszej sytuacji, bo niektóre państwa miały wręcz minusowe oprocentowanie, jeszcze nie tak dawno temu, to były niewielkie minusy, ale jednak minusy. No myśmy mieli jednak plus, ale naprawdę bardzo niewielki. No 2%, 1,5%, 2,5%. No, to się w pewnym momencie zwiększyło nawet do przeszłości. Teraz jest znów niższe. Wyraźnie różne zabiegi na rynkach światowych nam się dobrze udały i w tej chwili to już jest bardziej znośne, ale to nie jest jedyny z tych mechanizmów, ale taki najłatwiejszy do opisania. No, to jest mechanizm, z którym my musimy się liczyć. Musicie pamiętać państwo, że ci, którzy uważają, bo dzisiaj taki słyszymy często, że są jakieś takie proste metody, że możemy, prawda, tutaj tupnąć nogą, tu coś krzyknąć i wszystko będzie dobrze, wszystko będzie inaczej, się mylą. Po prostu dzisiaj nie da się być państwem, no chyba że się chce być Turkmenią, prawda, państwem, które jest całkowicie zamknięte, tak jak Korea Północna. No ale czy ja się pytam zawsze na takich salach, gdzie pytają, takie pytania padają, czy jest choćby jedna osoba na sali, która by chciała, żeby Polska była krajem zamkniętym? No jak ktoś jest, to niech podniesie rękę, no. Bo ja też nie chcę. Bo to po prostu jest w ogóle poza sposobem myślenia, który dzisiaj łączy wszystkich, nawet tych, którzy są po dwóch stronach tej politycznej barykady. No więc jeżeli chcemy być normalnym, otwartym krajem, to niestety musimy funkcjonować w ramach różnych uwikłań. I tylko, powtarzam, osoby, które sobie po prostu kompletnie nie zdają sprawy z tego, jak wygląda dzisiejszy świat, mogą tego nie brać pod uwagę. Musimy niestety brać te rzeczy pod uwagę. To jest smutne. Ja bym też chciał, żeby było inaczej, ale no tak jest.
I już chyba ostatnie, panie prezesie, emeryci otrzymują 13-14 emeryturę. Z drugiej strony mamy też inflację. Czy są jeszcze przewidziane jakieś programy wsparcia dla emerytów, dla seniorów? No jest rewaloryzacja, która będzie poważna i są te dwa jeszcze, dwie metody, czyli 13 i 14 emerytura. Sądzę, że one będą dostosowane do tej sytuacji inflacyjnej, czyli obfite. I w tej chwili innych możliwości nie widzimy, bo szanowni państwo, jest kryzys. Musicie państwo pamiętać, że my nie działamy w sytuacji, w której można powiedzieć, to pożyczymy jeszcze właśnie 10 czy 15 miliardów więcej, bo te obligacje są tam na 1,5%. To z punktu widzenia takiego państwa jak Polska, to nie ma żadnego znaczenia, czy tam będziemy rocznie płacili te 150 milionów złotych więcej czy mniej. I pieniądze zawsze można zdobyć, bo rynek jest przecież łatwy, pieniądz jest tani i tak dalej. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną i niestety musimy to brać pod uwagę. I mamy, proszę państwa, bardzo dużą w stosunku do populacji ilość emerytów. To też musimy sobie tego zdawać sprawę. To wynika ze struktury wiekowej naszego społeczeństwa, ale też wynika z tego, że te emerytury w Polsce są przyznawane w młodym wieku, młodszym niż gdzie indziej. My to obroniliśmy, przywróciliśmy ten stan i nie chcemy go zmieniać, ale musicie też pamiętać, że to ma pewną cenę, to obniża emerytury. To z tego też sobie trzeba zdawać sprawę. Ci, którzy postulują, żeby niektórzy dostawali emerytury, nawet mając 50 kilka lat, też muszą pamiętać, że te emerytury będą znacznie niższe. Nic się na to nie poradzi. Pieniędzy rząd nie może produkować pieniędzy, bo oczywiście teoretycznie może, tylko że to natychmiast oznacza hiperinflację. Musicie państwo to brać pod uwagę, że to nie jest tak, że rząd czegoś nie daje, bo nie chce, ma, ale nie chce. Bo niektórzy ludzie tak myślą. Nie. Jak nie daje, to znaczy, że nie ma. A my, jak sądzę, jeżeli chodzi o to, co mamy, to wykorzystaliśmy już nie 100% możliwości, bo to nie byłaby prawda, ale bardzo wysoką część tych możliwości. Na przykład te nadużycia VAT-owskie zostały tak zmniejszone, że luka VAT-owska, tak to się nazywa, czyli ten niezapłacony VAT z około 25%, czyli ćwierci całości, zmniejszył się do 4,4%, czyli jest to jeden z niższych wskaźników, czy może najniższy w ogóle wskaźnik w Europie. Więc musicie państwo pamiętać, że myśmy już tutaj z tego mechanizmu bardzo dużo wycisnęli i teraz, proszę państwa, przypomnijcie sobie jeszcze jedną rzecz. Czy myśmy podnosili podatki? Nie. Myśmy obniżali podatki. Myśmy wyraźnie przy tym obniżali podatki. Gdybyśmy ich nie obniżali, to te sumy mogłyby być jeszcze większe. Ale obniżanie podatków z kolei służy rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności w kraju, gdzie niestety nie ma specjalnej tendencji do inwestowania. W Polsce jest inwestycji za mało. Ja mówię szczególnie o tych inwestycjach prywatnego kapitału. One są bardzo często z środków własnych, a nie z kredytu. To jest taki mankament, z którym musimy jakoś walczyć, ale to tkwi w głowach. Ludzie mają jeszcze ciągle, także przedsiębiorcy, takie często jakby rodzinnie przekazane poczucie niepewności. A to niestety obciąża. Szybki rozwój wiąże się z dużymi inwestycjami. Inwestycje zawsze wiążą się z jakimś poziomem ryzyka. I musimy przełamać to, co nawet występuje wśród Polonii amerykańskiej, że się osiąga pewien poziom majątku, na przykład 30-40 milionów dolarów i później już się jakby nie bardzo stara o to, bo ja jestem zabezpieczony, rodzina jest zabezpieczona. W Polsce potrzebni są tacy ludzie jak Musk. Niektórzy go już obliczają na 360 miliardów, a on jeszcze chce więcej. I takich ludzi potrzebujemy. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo,
powoli będziemy kończyć nasze spotkanie, zanim jednak tak się stanie, chcielibyśmy zaprosić, bo jesteśmy w przededniu Barbórki, panie prezesie, na naszą scenę delegację. Z jednej strony pan Bogdan Nuciński, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NNZ Solidarność Zagłębia Oddziałów Zakładów Górniczych w Lubin i pana Michała Świderskiego z Huty Miedzi Legnica. Huty, o której, proszę państwa, jeszcze kilka lat temu mówiono, że ma być zamknięta. W ostatnich latach się rozwija i funkcjonuje. Chcielibyśmy wręczyć pewien upominek, panie prezesie. Bogdan, nie płacz. Panie dyrektorze, ja może to bardzo pani przyjdzie. Tak? Ale to nie wszystko, panie prezesie. Panie prezesie, Zagłębie Miedziowe to nie tylko KGHM, to również wspaniałe produkty regionalne. Mamy również delegację, która by chciała ten kosz produktów regionalnych też panu wręczyć. Pani Krystyna Jemioła z Solidarności Rolników Indywidualnych i nasz radny, pan Paweł Baran. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, ta miedź to rzeczywiście jest ciężka, ale można powiedzieć, że nie takie rzeczy udźwigniemy. A przede wszystkim mogę państwa zapewnić, że ta grupa ludzi już innego pokolenia niż ja, bo to jest normalne następstwo biegu czasu, która będzie zawiadywała naszą partią i mam nadzieję też polską w następnych latach, da radę, da radę. Damy radę, proszę państwa. Dziękuję, proszę państwa. Jeszcze na sam koniec powiem, ze wszystkiego, co mi się w życiu przydarzyło, najbardziej lubię moje imię. Dziękuję.